pokażemy, na czym polega zjawisko rezonansu w układach mechanicznych. Zestaw składa się z trzech lizaków, to znaczy płytek metalowych, które są umieszczone na trzech różnych prętach. Będziemy każdy z tych prętów pobudzać do drgań, ale z różną częstotliwością i zobaczymy, co się będzie działo w zależności od tego, z jaką częstotliwością będziemy je pobudzać. To jest pierwsza częstotliwość, z jaką pobudzamy. Widzimy, że z największą amplitudą drgania wykonuje lizak, który jest najdłuższy. Zatrzymamy cały układ i trochę zwiększymy częstotliwość drgania. Tym razem środkowy lizak drga z bardzo dużą amplitudą i częstotliwość bardzo duża. Górne dwa nie poruszają się, za to aktywny jest ten najmniejszy. Jak wyjaśnimy sobie to zjawisko? Zjawisko rezonansu mechanicznego w układach występuje wówczas, kiedy częstotliwość siły wymuszającej jest bliska częstotliwości drgań własnych układu. A więc wyobraźmy sobie, że mamy takie dwa lizaki i potraktujemy te dwa lizaki jak dwa wahadła matematyczne, chociaż oczywiście nie jest to całkiem do końca uzasadnione, ale w przybliżeniu możemy założyć, że to będzie dobre, że to będzie dobre założenie. A więc częstotliwość drgań dla wahadła matematycznego jest równa pierwiastkowi z przyspieszenia ziemskiego przez długość tego wahadła. Dla jednego lizaka długość jest inna, dla drugiego jest inna i w związku z tym oczywiście częstość drgań jest tym większa, im mniejsza częstość drgań własnych jest tym większa, im mniejsza jest długość wahadła, jak to zostało pokazane w wykładzie 64. Czyli jeśli L1 jest większe od L2, to omega 0,1 jest mniejsze od omega 0,2 i to rzeczywiście obserwowaliśmy. Im była większa częstotliwość siły wymuszającej, tym ten krótszy lizak był, to wtedy ten krótszy lizak był pobudzany do drgań, a lizaki dłuższe były nieruchome. Drugi zestaw, który będzie ilustrował zjawisko rezonansu, to jest deska, na której jest umieszczony silnik elektryczny i jest do niej przymocowany. I teraz spowodujemy obracanie się tego silnika elektrycznego. Zobaczymy, co się będzie działo. Obracanie się korby, która jest przymocowana do silnika elektrycznego i zobaczymy, co się będzie działo. Obserwujemy, że w miarę wzrostu częstotliwości drgań silnika amplituda drgań rośnie, ale po przekroczeniu pewnej granicznej wartości cały układ jest nieruchomy. Deska jest nieruchoma, pomimo że częstotliwość jest bardzo duża. Także widzimy, że jest pewien zakres częstotliwości, kiedy deska drga najbardziej efektywnie. To jest zakres częstotliwości, który odpowiada częstotliwości drgań własnych tej deski. Dlaczego deska drga w ten sposób, że amplituda drgań jest bardzo duża tylko dla określonej częstotliwości pracy silnika? Żeby to wyjaśnić, musimy wrócić do równania dla drgań harmonicznych, które wtedy, kiedy występuje siła wymuszająca zmienna. I ta siła wymuszająca jest tutaj siłą okresową, tak jak w przypadku tego silnika. Obiektem, na który działa ta siła, jest właśnie deska. A więc mamy równanie drgań harmonicznych prostych z siłą wymuszającą i z siłą tłumiącą. Dokładne wyjaśnienie wszystkich członów równania jest w wykładzie 66. Rozwiązanie tego równania, jak również pokazano w tym wykładzie, jest w postaci następującej. Amplituda drgań, w tym przypadku deski, czy też w poprzednim przypadku lizaków, jest równa
stosunkowi amplitudy siły wymuszającej przez masę, w tym przypadku deski, dzielone przez pierwiastek z kwadratu częstotliwości siły wymuszającej do kwadratu minus częstotliwość drgań własnych i to wszystko do kwadratu plus 4 beta kwadrat omega siły wymuszającej do kwadratu, gdzie beta to jest tłumienie układu. I teraz, jak widać z powyższego równania, wtedy kiedy częstotliwość siły wymuszającej jest bliska częstotliwości drgań własnych układu, to wtedy mianownik w tym równaniu jest najmniejszy i amplituda drgań jest największa. W związku z tym, jeśli występuje taka sytuacja, to wtedy amplituda drgań osiąga maksymalną wartość, tak jak na tym wykresie, na którym pokazano amplitudę drgań w funkcji stosunku częstości drgań siły wymuszającej do częstości drgań własnych. Gdzieś około wartości omega wymuszającej do omega 0 równej 1 ta amplituda jest największa. No i właśnie wtedy, kiedy częstotliwość drgań tego silnika jest zbliżona do częstotliwości drgań własnych deski, to mamy bardzo dużą amplitudę drgań deski. Poza tym obszarem, czyli dla małych częstotliwości silnika i dla bardzo dużych częstotliwości, amplituda drgań deski jest dużo mniejsza. To samo dotyczy tych lizaków, które tylko dla określonej częstotliwości są pobudzane do drgań. Dziękuję bardzo za uwagę.